Hej wszystkim, tu Mary Kayden. Dzisiaj opowiem Wam o serii The Sims 4. Żeby zacząć, potrzebujecie oczywiście wersji podstawowej gry, która już sama w sobie daje dużo zabawy, na przykład posiada bardzo ładny świat, ciekawy kreator tworzenia Sima i moim zdaniem najlepszy jak do tej pory tryb budowania, ale jeszcze fajniejsza zabawa zaczyna się, kiedy dodamy do tego różne dodatki. Ale czym właściwie są dodatki? Każdy dodatek skupia się na jakimś konkretnym temacie i stara się go rozwinąć w znaczący sposób, co daje nam jeszcze więcej godzin zabawy. Dostajemy często różne nowe obiekty, takie jak meble, nowe umiejętności, czy czasami nawet nowe miasta oraz dużo innych ciekawych rzeczy. A teraz opowiem Wam więcej o poszczególnych dodatkach. Jak na razie ukazały się trzy, czyli Witaj w pracy, Spotkajmy się oraz Miejskie życie. Zacznijmy od pierwszego, jaki się ukazał, czyli Witaj w pracy. Dodaje on trzy nowe kariery, takie jak lekarza, detektywa oraz naukowca. Możemy także prowadzić nasz własny sklep i sprzedawać nim właściwie cokolwiek byśmy chcieli. W grze pojawiają się także nowe istoty nadnaturalne, czyli kosmici. Możemy także w karierze naukowca wybrać się nawet na ich planetę, która nazywa się Sixam. Drugim dodatkiem, jaki się ukazał, jest Spotkajmy się, w którym dostajemy przede wszystkim nowe piękne miasto Windenburg. Mamy też możliwość dołączenia do różnych klubów, albo nawet założenia własnego klubu i wybrania własnych zasad, które będą w nim panować. Pojawia się także umiejętność tańca. Możemy wybierać się do klubów i ćwiczyć taniec, popisywać się tańcem przed innymi simami, albo po prostu chodzić na nocne imprezy. Trzecim dodatkiem, jaki się ukazał, jest Miejskie życie. Tutaj dostajemy nowe miasto San Myshuno, gdzie możemy mieszkać w apartamentach tuż obok naszych sąsiadów, którzy czasami są hałaśliwi i nie dają nam w nocy spać, ale potrafią też złożyć nam wizytę i spędzimy razem wtedy z nimi miło czas. W mieście pojawiają się też różne festiwale, takie jak Festiwal Miłości, Pchlitarg czy festiwal o nazwie Zlot Zapaleńców, który jest osobiście moim ulubionym. Ale jeśli nie interesują Was festiwale, możecie również spędzić wieczór na karaoke razem ze znajomymi. Oprócz dodatków mamy też możliwość rozbudowania naszej gry dzięki pakietom rozgrywki, z których każdy skupia się na innym temacie i stara się go maksymalnie wykorzystać. Jak do tej pory ukazało się 5 pakietów rozgrywki, takich jak Ucieczka w plener, Dzień w spa, Zjedzmy na mieście, Wampiry oraz Być rodzicem. Na początek opowiem Wam o Ucieczce w plener. Możemy tutaj wyjechać na małe wakacje, w sumie na biwak, do granitowych kaskad, gdzie możemy spać pod namiotem oraz korzystać z innych przywilejów mieszkania na kempingu, takie jak ognisko, pieczenie kiełbasek, opowiadanie historii przy ognisku, granie na gitarze przy ognisku, za dużo ogniska. Kolejnym z nich jest Dzień w spa, w którym nasz sim może udać się do tytułowego spa, żeby się odprężyć. Można na przykład skorzystać z kąpieli błotnej, różnych masaży, pójść do sauny czy poćwiczyć jogę. Następnym pakietem jest Zjedzmy na mieście, w którym możemy się udać do różnych restauracji, spróbować różnego rodzaju jedzenia, a nawet zrobić mu zdjęcia i opublikować na Simstagrama. Ale możemy też stworzyć zupełnie nową, własną restaurację w naszym własnym stylu, gdzie zatrudnimy obsługę i dbamy osobiście o to, aby nasi goście byli zadowoleni. Jeśli wolicie trochę mroczniejsze klimaty, to wybierzcie pakiet Wampiry, w którym nasz sim może stać się tytułowym wampirem. Możemy osobno wybrać właśnie jego wygląd jako wampir i osobno jako zwykły sim, dzięki czemu stanie się mniej rozpoznawalny. Bardzo fajne jest też drzewko rozwoju postaci, w którym możemy naszemu wampirowi wybierać nowe umiejętności, ale niestety musimy też dobierać mu słabości, żeby to wszystko było bardziej zrównoważone. Pojawia się również nowa okolica, dosyć mroczna, Forgotten Hollow, w której na pewno wszystkie wampiry poczują się jak w domu. Jeśli prowadzenie rodzinnej rozgrywki jest Waszym ulubionym stylem grania, to pakiet Być rodzicem jest zdecydowanie dla Was. Tutaj rodzice zyskują większą kontrolę nad dziećmi, mogą dawać im konkretne kary bądź nagrody za ich zachowanie, mogą ich zachęcać do różnych dobrych zachowań. Także zyskują oni większą kontrolę nad tym, jak rozwijają się ich dzieci, dzięki czemu w przyszłości, kiedy dorosną, będą mieli konkretne cechy charakteru. Jedną z moich ulubionych rzeczy w tym pakiecie są projekty, które dzieci mogą przynieść ze szkoły i razem z całą rodziną nad nimi pracować, dzięki czemu ich oceny ulegną poprawie. Oprócz dodatków i pakietów możemy grę rozbudować także akcesoriami, z których każdy skupia się na innym, oddzielnym temacie, co rozbudowuje jeszcze dodatkowo naszą rozgrywkę. Dostajemy różne ciekawe rzeczy, takie jak meble czy ubrania, a także obiekty specjalne, które zapewniają jeszcze więcej zabawy. Jednymi z moich ulubionych są te, które dodają więcej rzeczy dla dzieci, a także te, które urozmaicają czas, który simowie spędzają poza domem. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę świat simów i zachęciłam do rozbudowania swojej kolekcji. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.